jest wprost nie do wiary. Jak się ludzie zmieniają nie do poznania, tato jest wprost nie do wiary. Jak ten świat w miłosnych sprawach poszedł w dół, jak mężczyzna zatracił ambicje i w pogardzie ma dawne tradycje, tato jest wprost nie do wiary. Jak zapomniał wół, jak on cielęciem był, ta, panie Karolciu, ta bój się pan Boga, jak można tak nic nie pamiętać. Ta, u nas we Lwowie, jak ktoś się zakochał, to pan nie przynosił prezenta. Albo pączki, albo kwiatki, albo różne nadziwane czekoladki. A jak ktoś był urzędnikiem, to przynosił pierścioneczek z koralikiem. Ta, panie Karolciu, ta bój się pan Boga, ta co pan przewraca oczami. Ta, jak panu nie wstyd przychodzić do panny tak na sucho, z pustymi rękami? Jest prost nie do wiary. Już pomijam te prezenty ewentualnie. Tato jest prost nie do wiary. No bo co on sobie myśli, taki ktoś? Ta jak już jesteś, to mów o co chodzi. A on nic, tylko wciąż o pogodzi. Tato jest prost nie do wiary. Zimna ryba też by w końcu miała dość. Ta, panie Karolciu, ta bój się pan Boga, ta gdzie są te resztki męskości? Ta, u nas we Lwowie, jak ktoś się zakochał, to cały dygotał z miłości. Twarz miał w pąsik, cały trząsł się i do nóżek padał i całował rąsi. Wszystko wiedział i rozumiał, a pan siedzisz jak ta naserowska mumia. Ta, panie Karolciu, ta bój się pan Boga, ta to już jest trochę niesmaczne. Ta, zacznij pan działać i zacznij pan pałać, bo ja proszę pana nie zacznę. Albo zaraz się rozejdźmy i kwita, bo pan to już nie mężczyzna, a ja jeszcze szac kobita!